Czy zwolnienie kobiety w ciąży jest zgodne z prawem? Prawniczka komentuje sytuację Małgorzaty Tomaszewskiej. W ostatnich dniach gruchnęły wieści, że z pytania na śniadanie zostali zwolnieni wszyscy dotychczasowi prowadzący. Widzowie nie byli zadowoleni z tego faktu, jednak szczególne kontrowersje wywołało pozbycie się Małgorzaty Tomaszewskiej, która jest w zaawansowanej ciąży. Internauci spekulują, że być może pozbawienie prezenterki odbyło się niezgodnie z prawem. Jak sytuację skomentowała prawniczka? Pracę stracili wszyscy prowadzący programu Pytanie na Śniadanie. W ciągu ostatnich tygodni na łamach telewizji publicznej zaszło wiele zmian. Zmienili się dziennikarze programów informacyjnych, ale również rozrywkowych. Największa rewolucja rozegrała się w Pytaniu na Śniadanie, gdzie został zwolniony cały stary skład prowadzących. Wirtualne media nieoficjalnie poinformowały, że na szklanym ekranie nie zobaczymy już następujących par. Anna Popek i Robert Rozmus, Małgorzata Obczowska i Robert Koszucki, Ida Nowakowska i Tomasz Wolny, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora, Izabela Krzan i Tomasz Kamel, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Część dziennikarzy potwierdziła te smutne doniesienia, inni wolą na razie wstrzymać się od komentarza. Nie zmienia to jednak faktu, że widzowie są wstrząśnięci z tym, jak wiele zmian zostało nagle wprowadzonych do ich ulubionego śniadaniowego programu. W miejscu starej ekipy pojawiło się już kilka nowych twarzy, takich jak Joanna Górska i Robert Stockinger oraz Claudia Carlos i Robert Elgendy, jednak ten fakt wcale nie udobruchał publiczności. Fani są w dalszym ciągu rozgoryczeni zwolnieniami z Pytania na Śniadanie. Szczególnie wiele kontrowersji budzi pozbawienie pracy Małgorzaty Tomaszewskiej, która jest w 8. miesiącu ciąży. Jak przyszła mama skomentowała swoją sytuację zawodową? Ciężarna Małgorzata Tomaszewska została zwolniona z Pytania na Śniadanie. Małgorzata Tomaszewska była związana z Telewizją Polską od 2018 roku. Rok później awansowała na prowadzącą Pytanie na Śniadanie, w którym początkowo zajmowała się tematami dotyczy kultury oraz show biznesu. Szybko jednak odnalazła się na nowym stanowisku, podbijając przy tym serca widzów. Dziennikarka współpracowała z Aleksandrem Sikorą, z którym tworzyła zgrany duet. Jak przekazał Fakt, powołując się na swojego informatora, Tomaszewska miała poświęcać się pracy do końca, mimo że jest w 8. miesiącu ciąży. W grudniu, gdy wiele osób wyjechało i nie mogło prowadzić Pytania, Małgosia od razu się zgłosiła i pracowała kilka wydań z rzędu. Niestety, jak widać, nie doceniono tego. Wykorzystano ją do końca, kiedy nie było komu pracować, a potem zwolniono. Informację o zwolnieniu ciężarnej dziennikarki przekazał Plotek. Wówczas Tomaszewska nie potwierdziła tych doniesień, zamiast tego poprosiła o uszanowanie jej stanu. Niedługo potem na jej Instagramie ukazał się post, którego opis poruszył wszystkich jej fanów. Organizm mamy zniesie wszystko dla swojego dziecka. Bardzo dziękuję za wasze ogromne wsparcie. Chcę myśleć tylko o tym, że spełniamy moje marzenie z dzieciństwa, o kochającej się, dużej rodzinie. Tylko tyle i aż tyle. A tak naprawdę wszystko, napisała prezenterka.